Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku wreszcie się przeprowadzamy. Wreszcie pokażę Wam, jak będziemy mieszkać i jak się urządzimy. Jak będziemy mieszkać, już mogliście zobaczyć u Karola na kanale, a ze mną dzisiaj Marta, więc przywitajcie też Martę. U Marty też niedługo na kanale pojawi się taki film. Tak jest. Więc wbijajcie również do niej. A my teraz lecimy szybko na zakupy. Ja potrzebuję Ci kupić szafę, stoliczki, toaletkę. Więc w dzisiejszym filmie zobaczycie, jak urządzam nasz pokój z Karolem, jakie rzeczy i gdzie kupię. Także zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby nic Was nie ominęło. A my teraz zbieramy się do pierwszego sklepu i będzie nim TK Maxx. Jak wiecie, w TK Maxxie można kupić dosłownie wszystko, więc idę tam najpierw zobaczyć co i jak, czy znajdą się tam jakieś perełki. Nie no, tutaj w TK Maxxie akurat są fajne rzeczy do domów. Ja też często tutaj kupowałam jakieś mebelki, swoje krzesło na otwarcie biura kupiłam tutaj, więc naprawdę czasami można tutaj wyhaczyć fajne perełki, tak jak w second handzie, tak tutaj też w niższych cenach, jeżeli chodzi o meble. Ja dzisiaj, tak szczerze Wam powiem, szukam tak, toaletki do makijażu, lustra, dwóch komódek w obu, po dwóch stronach łóżka, jeszcze coś do łazienki. Chodź, Mureczka, chodź, zobaczymy. Wiecie co, ja na przykład tak szczerze chciałabym mieć jakieś takie szafeczki z dodatkami złotego, bo ja w pokoju będę mieć złote dodatki. Wiem, złota ściana. Ale będę mieć złote dodatki, bo złote dodatki uwielbiam. A tutaj te nogi są drewniane. Jeszcze pojadę dalej, żeby zobaczyć, czy znajdę coś fajniejszego, ale zrobię też zdjęcia. Ja mam taki patent na zapamiętywanie rzeczy, że robię zdjęcia i potem sobie wracam do danego sklepu i wybieram z tych wszystkich sklepów najlepszą rzecz i potem dopiero wracam. Nie kupuję od razu. I zawsze sobie robię fotę i robię też sobie fotę ceny, żeby w razie czego móc sobie wszystko podliczyć. Ja też szukam albumu na zdjęcia, na Polaroidy. Potem Wam pokażę, jak będę chciała sobie je już poskładać wszystkie. Ze względu na to, że na razie one leżą w takiej szkatułce, a ja jednak chciałabym mieć taki album z tymi Polaroidami, które jeszcze nie zostały nigdzie opublikowane i nie mam zamiaru ich publikować. A zapytacie, czemu zabrałam Mureczkę na zakupy? Nie chciałam jej zabierać na zakupy i tak naprawdę ja rzadko z nią chodzę do jakichś takich sklepów, żeby się po prostu tutaj nie męczyła, no ale nie miałam się ktoś nią zająć ze względu na to, że Karol teraz już podpisuje oddanie domu. O, zabawki dla Chmury. Chmura, patrz, to twój raj. Oj, dobrze. Bo ona, zobacz, jest mała. Ale nie, no myślę, że jak wstanie, dosięgniesz tu? Dosięgnie. Zobaczcie, to jest mega fajne, bo to jest taki labirynt dla pieska. Ostatnio pokazywaliśmy Wam, chyba na moim Instastory pokazywałam, że kupiliśmy dla Chmurki takie coś, że może sobie tak miuchać i szukać. A tutaj się wkłada przysmaki i pieski sobie szukają. Zarąbista, muszę po to wrócić. Nie patrzę na ubrania, nie patrzę na torebki, nie patrzę na inne rzeczy, dziś patrzymy na meble i rzeczy, dodatki do domu. Tutaj zazwyczaj w tej stronie jest ich jeszcze więcej, więc tutaj powinnam znaleźć coś fajnego i one są tam, więc zaraz robimy taką przecinkę i lecimy. Chodź. Ej, ale te maski są dobrym rozwiązaniem, bo można ziewać na odcinkach i nie widać. Ale widzę, że są fajne albumy, na przykład ten mi się podoba, jest taki zwykły. A nie, może Our Wedding to nie. Ale jest z liściami, wygląda tak jak moja stara poczta. Tak, dokładnie. Znajdę, wreszcie znajdę ten idealny, ja w to wierzę, naprawdę. Patrzcie, Chmura się położyła i nie chce iść dalej. Dobra, Chmura, chodź. I uwielbiam, jak Chmura jest taka grzeczna, zobaczcie. No, bezproblemowy piesek. Dobra, jesteśmy przy kolejnym sklepie. O Jezus, ten fotel mi się tak podoba, on jest tak wygodny. Serio, on jest tak wygodny, ja go zastanawiam się, czy nie kupić go na balkon do nas, tam na ten mały tarasik. Dobra, teraz jesteśmy w Home & You. Tutaj obczaj, ja mam fajną toaletkę. Kurczę, ale nie widzę tutaj tych toaletek na miejscu. Tutaj sobie patrzyłam na rzeczy właśnie do łazienki i spodobała mi się taka medalniczka, zobaczcie, ze złotym wykończeniem. I ona jest takim ala marmurkiem. Tylko, że tutaj brzydko wygląda, bo widać, że to jest już porysowana, ale znajdę taką, która nie będzie porysowana i będzie ładna. Dobra, to jeszcze została nam hobla i lecimy, nie? Będziemy przynajmniej wiedzieć, do czego wrócić i tak dalej. Patrz, jest podobny fotel, który ja kupiłam w TK Maxxie do biura. Ja tutaj w Homli zobaczyłam sobie lampiona, takiego złotego, który mi się bardzo podobał. Szukam go teraz wzrokiem. On by mógł w sumie być, bo chciałam go, wiecie, do czego? Do łazienki, żeby tu postawić ręczniki na razie, żeby sobie stało. I był taki z lustrem i był taki też bez lustra. Na razie nic nie udało mi się znaleźć, ale to nic, bo przydało mi jeszcze dużo sklepów. Na razie idziemy teraz do domu. Tak. I pokażemy Wam, jak będzie wyglądał ten nasz domek, nasze pokoje i w ogóle, bo przyjeżdżają pudła, czyli wszystkie nasze graty. Będziemy wszystko znosić, nosić do pokoju i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie teraz chodzimy do naszego domu. I teraz tak dopiero dociera, nie? O, są już walizy. Ale fajnie, zobaczcie. Jezus, ale super. O, zmienili nam meble. Nie ma tych niewygodnych foteli, ale ładnie wyglądające. Ale niewygodne fotele kosztowały 1000 nasza kaucja, więc uznali, że je zabiorą, bo po pierwsze są niewygodne, a po drugie są strasznie drogie. Ale są strasznie ładne. Karol! Ja nie wiem, jak to otwiera. Nie wiesz? Nie. Okej, wejdźmy tamten. Tak. Może idźmy na około. Trampolinę pewnie będą skręcali za niedługo.
No i jacuzzi już sobie stoi, proszę bardzo. Tu będziemy my, Marta, sobie pilować bombę. Elegancja. Kozak, serio, jest jak ja się cieszę, cieszysz się? No, a po co masz tam płatki postawili i drzewka nawet. O, faktycznie, o chura, możesz sobie pochodzić, zobacz. Możesz sobie tu chodzić i biegać. Aha, chmura też się położyła. Ależ to jest nasz dom, Marta. O, to jest to krzesło, o którym wam mówiłam. Zobacz, to jest identyczne. No, tylko poduszki chyba inne. No. Ale widzę, że mam toaletkę. Czyli jednak mam tą toaletkę, ależ to! Zobaczcie. Czy były takie ciemne ściany? Były, no. To jest, ogólnie w tym pokoju jest dosyć ciemno, więc ja miałam taki plan, że ja ją po prostu rozjaśnię, ten pokój, czyli właśnie tutaj zrobię jakieś jaśniejsze zasłony, jakieś właśnie złote dodatki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na tej ścianie stanie szafa, którą dopiero zaraz będę szukać w Ikei. Plan był taki, że sobie tą toaletkę kupię, ale sami widzieliście, że w sklepach nie było nic dzisiaj ciekawego, a ta toaletka jest przepiękna. Bardzo ładna i bardzo fajnie się tak wkomponuje tutaj. I też ma szufladki. Super, i właśnie takie lustro chciałam, takie okrągłe do malowania się. Ale wstawili nam też takie komódki. No, to chyba nawet, a nie, to nie jest do tego chyba. Nie wiem, inne jest drewno, ale są komódki. Ale są komódki. Ej, to nie muszę kupować komódek jeszcze. Jakie głębokie szuflady, to się wszystko zmieści. To się nie musisz przejmować jakimiś tymi. Kurczę, chyba źle powiedziałam, bo ja myślałam, że ta łazienka jest biała, ona się okazała brązowa. Trochę źle ją zapamiętałam, ale przynajmniej mamy wannę. Tutaj na tą wannę też planuję sobie kupić taki długi, drewniany, taki jakby mam mini stoliczek, że będę mogła sobie tu siedzieć i będziemy się tutaj rozgaszczać. Ale sztos. Ale superancko. Do tej pory nie dowierzam, że my tu będziemy mieszkali. Naprawdę tak się cieszę, że to jest niedowiary. Wszystkie graty wjeżdżają. Zobaczcie zaraz, jak ten pokój będzie zagraszony. Nie no, ale rozpakowanie będzie lepsze od pakowania, o, bo tak. Do pakowania to ja się zabierałam przez tydzień i tylko tak dopakowałam, potem coś poszłam robić innego. Nienawidzę się pakować. Teraz będzie już takie bardziej, wiesz, już możesz sobie ułożyć wszystko, tak. Gdzie chcesz. Tutaj wjeżdża mój sprzęcior, który pokazywałam ostatnio na filmie z Karolem. Blendy, nie blendy, później to wszystko trzeba będzie poukładać w montażowni. Na razie jeszcze w montażowni przynosi Piotrulo i reszta operatorów, więc dopiero to się tworzy. Ładnie. Teraz jeszcze zagracony, ale będę dzisiaj w dzisiejszym odcinku go przerabiać, bo będę tutaj stawiać szafę, jedziemy do Ikei. Nie wiedziałam, że będę mieć toaletkę, a okazało się, że Kasia nam tutaj jeszcze wstawiła toaletkę do makijażu, no, więc jest chill. Ładnie. Pokazać jeszcze ogród? No dawaj. Tak wygląda nasz ogród. Fajnie. Zobacz, co tam jest. Tak, to nie będzie uwagi na to. Wiesz, co nam to zrobił? Właścicielka tego domu. Powiedziała, że musi tutaj coś zasłonić i nam zrobiła taki obraz. Były mega chillowe, nie? Patrz na Martę. Marta jest tu. To dziecko to Marta. No kozacko, nie? Ale mam taką ramkę z Karolem, którą kupowałam mu, jak się przeprowadzaliśmy do domu ekipy w sezonie pierwszym. A teraz stwierdziłam, że muszę tam zmienić zdjęcie, ze względu na to, że już jest sezon drugi, a my mamy chmureczkę i mamy takie ładne zdjęcie, które mamy obydwoje na tapetach. A mowa tutaj o tym zdjęciu, właśnie to jest zdjęcie z pola golfowego. Nam to zdjęcie się bardzo podoba i mamy je oboje z Karolem na tapetach i wydaje mi się, że właśnie tutaj je też udekoruje nim nasz pokój. Teraz kolejne miejsce, czyli Ikea. Tu robimy zakupy do nowego domu. Nigdy nie rozglądałam się tak stricte za meblami, bo zawsze rozglądałam się bardziej z dodatkami. Drodzy klienci, proszę o nasze wspólne bezpieczeństwo. Wcześniej w ogóle nie robiłam zakupów, jeżeli chodzi o meble, bardziej skupiałam się na dodatkach, a teraz będę już z tych tematów na tabelki. Na przykład to lustro jest bardzo fajne, bo zobaczcie, widać taką całość postaci. Można się przy nim malować, jest bliskie i w ogóle bardzo fajne, bardzo mi się podoba. Pamiętam, że ten stolik miałam zawsze przez całe studia i praktycznie w każdym mieszkanku studenckim on się znajduje. Dajcie znać, jeżeli wy również go macie. Jesteśmy w moim dziale właśnie docelowym, czyli szafa. Bardzo chciałabym kupić tutaj już taką docelową szafę. Marzę o takiej garderobie. Kto raz dziewczyn nie marzy, żeby mieć wszystko tak ładnie poukładane, posegregowane i tak dalej. Chciałabym mieć właśnie taką przestrzeń, że mogłabym sobie wysuwać różne rzeczy, tutaj kość buty i tak dalej. Ale jest jeden minus. No nie zrobię tego tak totalnie odkrytego w naszym pokoju, bo to też wiązałoby się z tym, że ta przestrzeń byłaby bardzo otwarta. Ale jeżeli na przykład udałoby mi się kupić taką szafę, tylko że zabudowaną, to jesteśmy w domu.
O, to jest ta szafa Pax. Ja już sobie kilka z tych szaf przejrzałam wcześniej, żeby sobie zobaczyć, która będzie mi się najbardziej podobała. Jeżeli na przykład uda mi się kupić taką szafę z takimi przegródkami zabudowaną, to jest super. Ostatnio strasznie mi się podoba taki styl boho, taki nieoczywisty, żeby można było mieszać te style i tak dalej. Jak mogę pomóc? Ja chciałabym kupić szafę. Były przedstawione, że to są dwie szafy, czyli ona była razem złożona z Pax Complement oraz Pax Tissedal. I te dwie chciałabym zakupić. Rozumiem, że można je też modyfikować, tak? O, no to świetnie, to ja nawet o tym nie wiedziałam, tak szczerze. Dobrze, to w takim razie będzie biała. Dobra, decyduję się. Biorę ten błysk, ale ten, bo ten jasny, czary jest taki i już będzie się odróżniał. Biorę połysk biały. A budowa będzie matowa, ale to się nie powinno rzucać w oczy, bo tak, ona będzie po prostu biała. Świetnie, świetnie, tak. O, właśnie dokładnie do pani o to chodzi. Super, dobra, dobra, super. Super. Dobra, no to już wszystko jasne. Git. Dobra, super. Świetnie, super. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Biorę lampkę. Ta mi się mega podoba. Zobaczcie, jaka piękna jest, z takim właśnie złotym elementem. Jest dosyć wysoka, ale to może dobrze. Będzie bardziej rozświetlać pokój. Szukam teraz tego koloru, bo występuje też w srebrnym i w złotym. I ja chcę mieć złote dodatki, więc biorę taką. Marta tutaj też patrzy. Ogólnie dzieje się dzieje. Jesteśmy już w tej IKEA chyba 4 godziny. Ani ja spadłem. Jesteśmy kolejny raz w Home & You i ja już widzę, że tutaj są moje lampiony, które bardzo chciałam. Zobaczcie, ten lampion mi się mega podoba i biorę go na ogródek. Tylko ten widzę, że ma z jednej strony rozbitą szybkę. Nie, on taki jest specjalnie, ale fajny. Kolejną rzeczą są takie pudełka. Jedno pudełko to jest na pranie, zobaczcie, a drugie jest po prostu takie na jakieś tuperele. I biorę je, bo bardzo mi się podoba. W Zara Homes jest naprawdę mnóstwo pięknych dodatków. Daje panuje taki ciepły klimacik, wszystko jest w beżu, właśnie w bieli, w takich brązowych klimatach, drewniano, więc bardzo mi też pasuje ten styl i na pewno tutaj wybiorę więcej rzeczy. Też podobają mi się te koszyki, nawet myślałam, żeby je włożyć do łazienki, bo zobaczcie, jakie są fajne i wydają się być bardzo pojemne. Ja też w łazience chcę mieć taki klimat właśnie taki biały, drewniany, ze względu na to, że ta łazienka jest taka biało-brązowa, to wydaje mi się, że taki słomiany klimacik będzie ekstra. Zobaczcie, jakie fajne donice. Przekozackie. Ja tutaj włożyłam na razie stopczyka, ale będę go zmieniać, bo troszkę dziwnie to wygląda. Nie wiem, jak to wygląda, ale może tu aloes i będzie super. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dobra, mam wszystko. Zobaczcie, nawet udało mi się wywołać zdjęcie. Teraz lecimy do auta i już mam wszystko. Nawet nie chcę myśleć, ile wydałam pieniędzy. Na razie chłopaki przyjechali z szafą i składają, zobaczcie. Kacper z Bąkiem składają szafę, zaraz nosimy resztę gratów i będziemy działać. Ale w ogóle bardzo ładne jest to światło tutaj, jeżeli się ściemnia, bo fajnie też odbijają się te kwiaty. Trochę tego nasiła. Zobaczymy, jak to będzie. Powoli nosimy dalej. Chłopaki tutaj skręcają szafę, na razie wszystko się składa, a ja jutro już pokażę wam efekt przed, czyli tak jest w sumie przed, ale pokażę wam jeszcze bez wprowadzenia tu żadnych kartonów. I po. Sprzątałam i Karol jeszcze nie widział naszego pokoju. Jeszcze nie jest dokończony, ale to na razie zmiany. Ja nie byłem tutaj od 10. O 10 włożyłem tu swoje kartony, nie byłem tu ani przez sekundę, a jest już troszeczkę później niż 10, bo pierwsza i to w nocy. No kurde, Kubi, to porządek jest. No nie, jeszcze łóżko jest nieubrane i wszystko jeszcze. Trzeba było tutaj... Jest szafa. Duża jest chyba, co? No, nawet spora. Przyciskowa? Tak, tylko od stópkami. Spolenki. O, ale śmieszne. Że jestem prawowitą... Nie widziałem takiego... ...blogerką. Będę sobie tutaj wszystkie swoje spodnie wywieszać. Uuuu, no łazienkę zrobiłaś wypasioną. Tak. Fajna, no. To jest mega ładne. Śliczne, nie? Jeszcze kupiłam na promocji. Utargowałam 30% zniżki. Tak? No, bo było niedokręcone i w ogóle. To jest mega ładne, fajnie. Kupiłam te ręczniczki, tutaj kosz na pranie, tylko jeszcze stoją wyprane ręczniczki. Ciekawe, jak długo będzie tak czysto. A to mi się najbardziej podoba ze wszystkich tych rzeczy, które kupiłaś. No, mega fajne. Ej, mi się mega podoba w tym pokoju, tak szczerze. No. Jest tak przytulnie. Ale musimy się zamienić, ja jestem zawsze koło okna. Ja myślałam, że się tam bardziej podoba. Ale jestem zawsze koło okna, to jest bezwzględna zasada. Grałem papierkami nożyce? Raz, dwa, trzy. Ty wygrałaś, więc ty decydujesz. I teraz możesz okazać się super dziewczyną i mi pozwolić koło okna być. No dobra, zamienię się z tobą. Gdzie moje rzeczy? No i właśnie tu jest ten problem. Otwórz garderobę. Tam wpakowałaś wszystkie moje rzeczy, tak? No myślisz, że cię rozpakowałam i jesteś w błędzie.
co teraz z tym? Chciałam, żeby ładnie wyglądała, a teraz to będziemy rozpakowywać wszystko, wszystkie walizki. Jako że w tamtym roku mieliśmy taką ramkę, teraz ją odwracamy i wrzucamy tam zdjęcie z chmurą. Bo nie zmieści się, trzeba wyciąć. Wytnę, ale kupiłam jeszcze mniejszy rozmiar, więc się zmieści. O, to mniejszy trzeba. Ale... Już jesteśmy teraz w trójkę. Więc jest sezon drugi, a my jesteśmy w trójkę. Boję się, co będzie w trzecim sezonie. No dobra, dobra, może kupimy jeszcze jednego psa. Cześć, to jest dzień drugi przeprowadzki. Witam was po poranku. Mówię ciszej ze względu na to, że Karol śpi. Ale zaczynamy dzień! Na początek pokażę wam moją pielęgnację. Mega się cieszę ze względu na to, że to jest taka pierwsza moja poranna rutyna. I jak widzicie, już jestem w płatkach na oczy. Ja zawsze jak wstaję, to sobie nakładam na to, że potem przynajmniej czuję się wyspana. Że wydaje się bardziej wypoczęta i rozbudzona, gotowa na cały dzień. Ale żeby rozbudzić moją buzię i przywrócić ją do takiego, wiecie, pięknego wyglądu, to używam mojego ulubionego produktu od marki Garnier, czyli Garnier 300 skóra 3 w jednym z glinką. Jak wiecie, ja też jestem w składzie czystej skóry, więc ja naprawdę mogę wam polecić ten produkt. I teraz zaczynamy moją poranną pielęgnację z tym produktem. Ja sobie zawsze nakładam ten peeling, żel, bo to jest peeling, żel i maseczka w jednym, na całą buzię zwłaszcza. Gotowe. Będę wyglądać jak mumia, ale to nic, ze względu na to, że naprawdę ten produkt działa cuda. Nie przez tą przeprowadzkę, przez ten pot ostatni, że wiecie, nagrywałam filmy, a jest dosyć ciepło na zewnątrz, to wychodziły jakieś wypryski, a ten produkt jest idealny. Jeżeli macie jakieś, nie wiem, kompleksy na punkcie swoich wyprysków, zacznijcie go używać. Ja polecam, a jak wiecie, ja zawsze polecam produkty, które są sprawdzone, które naprawdę używam i lubię. Ja ten produkt trzymam na buzi około 10-15 minut i w tym czasie robię wszystko, a w tym czasie pokażę wam, jak Marta śpi i idę sobie zrobić pierwszą herbatę w nowym domu. Przywiozłam sobie jeszcze z domu ekipy. To są kubeczki, które kupiłam w ogóle Karolowi na przeprowadzkę w pierwszym sezonie. I mam kubek i mam jeszcze taki wkład, do którego możecie nasypać herbatę i to mam w ogóle z Flying Tiger za grosze. Jak widzieliście, weszły na ekipa, to nosi boksy, więc też wbijajcie. Ona się będzie stresowała. Mam już przysmaczki dla chmurki. W ogóle teraz po tym szkoleniu naprawdę chmura się dużo nauczyła. Nie chcę teraz zapeszać, ale bardzo się słucha i jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Teraz pokażę wam kilka sztuczek. Tak, tak, chmureczka. Tak, tak, jak się cieszy. Chmurka, siadł. Siadł. Wkurza się. Siadł. Siad! 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 Patrzcie, jak próbuję wymusić. Nie dam się! Nie dam się, chmura! Nie dam się! Tak! Siad! Ona jest takim wymuszaczem, naprawdę. Bardzo wymusza czasami. Ja bardzo lubię tą herbatę. W ogóle wszystkie herbatki praktycznie lubię z Charlotte. Ja do tej pory jeszcze nie wiedziałam, że można kupić tam herbaty, tylko zawsze najbardziej byłam zwolennikiem białej czekolady. O, nie mam jeszcze sztuczki. Tu zostały jeszcze kielichy, czyli pierwszy zakup Marty i mój. Wczoraj kupiłyśmy sobie kieliszki do wina i taki pierwszy wieczór świętowałyśmy wprowadzkę. Dobra, ale co jest fajne właśnie w tym domu, że nie mamy tu czajnika, nie musimy w ogóle gotować wodę, ponieważ tutaj już z kranu leci nam wrzątek, zobaczcie. To jest super, bo nie muszę czekać, aż mi się woda na herbatkę ugotuje i to był właśnie pierwsza reakcja moja i Marty była taka: serio, o herbatki! Więc też fajnie, mamy 5 sekund, herbata gotowa. Chodź! Elo, jak tam pierwsza noc? No nie dobrze, ale raz się obudziłam, bo mi coś w nocy obudziło, jakieś chodzenie tutaj, nie wiem, może Karol się zrobić, no. Czy coś. No także się obudziłam, ale ja zawsze jestem taka czujna w nowych miejscach, ale ogólnie no fajnie. Ale spełniłaś swój talent, że sobie pościeliłaś. Tak. Marta mi powiedziała, że będę mieszkać już sama, będę mieszkać w domu, będę sobie ścieliła łóżko. I patrzcie, tak. Godzina 10, Marta już mu pościeliła łóżko. Nice. Mam w ogóle jeszcze kubek, który kupiłam Karlowi. Love you more and love you, więc będziesz moją drugą połówką. No, pamiętam, że kiedyś piłyśmy z tych kubków nadcinków je u ciebie. Tak? No. A no możliwe, możliwe. Jezu, cały czas zapominam, że tutaj nie ma czajnika. Ej, w ogóle czekaj, to ja ci pożyczę mój zaparzacz, bo ja już sobie zakończyłam, prawda? Przepraszam, mógłby pan iść naokoło?
Ej, nie wiem, gdzie są, ja nie wiem, gdzie są klucze. A, dobra, dzięki, dzięki. Nie ma tu się brać pieska, nie zabija. A opowiadasz o kieliszku. Tak. Okej, moja skóra jest oczyszczona. Zobaczcie, jak to jest gładka. Wy tego nie możecie poczuć, ale ja uwielbiam ten dotyk teraz mojej buzi. Ze względu na to, że jest naprawdę gładziutka i na to sobie nałożę makijaż i będzie idealnie. A teraz pokażę Wam, jak wygląda finalna wersja naszego pokoju. A tak prezentuje się efekt końcowy. Ale niczym pokażę Wam efekt końcowy, to zobaczcie, jak wyglądało to po kolei. Niczym ten pokój wyglądał tak ładnie, jak teraz. Do naszego pokoju. Pokażę Wam teraz co i jak, gdzie wszystko się znajduje, co zmieniłam i jakie elementy dodałam. Tak prezentuje się teraz nasze łóżko. Wcześniej był tutaj tylko materac. Ja kupiłam nam pościel, poduszki. Nie jestem straszną pedantką, jeżeli chodzi o ścielenie łóżka, ze względu na to, że ja uwielbiam, jak łóżko jest ładnie pościelone i ja ścielę je codziennie. Uwielbiam też, jak jest dużo poduszek na łóżku. Wiadomo, na noc wszystkie lądują pewnie na ten fotel, który się znajduje aż tam. Ale póki co wychodzę z założenia, że to łóżko, jak jest posprzątane, to od razu pokój wydaje się czystszy. To są słówki, które dostałam na święta od Karola, więc one musiały się tutaj znajdować. O, widzicie? No zobaczcie, jak się tobie usiadła. No Chmura, ty jesteś taką małą słówką. Ty jesteś taką słówką, Chmurencja. Bardzo spodobał mi się ten koc. Ten koc jest ogólnie z Ikei, on kosztował około 130 zł. Poduszki są za dychę z Ikei, poszewki na te poduszki chyba też są za około 5 czy 10 zł, więc to akurat jest po taniości. Poduszki w ogóle dała nam przednia właścicielka, Kasia. Serdecznie się pozdrawiam, Kasiu, bo te poduszki są naprawdę najwygodniejsze na świecie. Chmureczki w ogóle, kącik jest tutaj, zobaczcie. Tutaj zrobiłam Chmureczce taki jej kącik, żeby tutaj miała taką swoją przestrzeń. Tutaj znajduje się jej legowisko, jej zabawki. Od razu tutaj postawiłam karmę i tutaj też znajdują się jej miseczki. Miseczki chciałam wymienić, ale nie zdążyłam już podjechać do sklepu, więc pewnie na dniach jej te miseczki zmienię na jakieś już takie większe, drewniane, żeby też ładnie wkomponowały się w nasz pokój, bo ta miseczka to jest w ogóle jeszcze stara miseczka z momentu, w którym wzięliśmy dopiero Chmurkę. Pościel prezentuje się tak, ona jest taka biała, z takimi wykończeniami i ona jest z Homely. Bardzo mi się spodobała, poduszki są takie same i ona kosztowała około 129 zł, więc wydaje mi się, że to taka w miarę fajna cena, jeżeli chodzi o taką konkretną, ładną pościel, która starczy nam na długo. Tą część przy łóżkach podzieliłam na pół, ze względu na to, że ta część jest moja, a ta część bliżej okna jest zawsze Karola. Karol uwielbia spać przy oknie, więc zazwyczaj już z nim nie walczę, chociaż wczoraj jeszcze próbowałam go tak trochę podpuścić, ponieważ on lepiej czuje się, jak śpi przy oknie. Mi jest to w sumie obojętne, więc ja swój kącik zaaranżowałam sobie tak, że tutaj dałam właśnie lampkę. Przy swoim nakastliku dodałam jeszcze zapach, ponieważ ja ubóstwiam zapach, uwielbiam, jak ktoś ładnie pachnie, dlatego właśnie robiłam challenge z Karolem, bo chciałam, żeby on też ładnie pachniał. Coś, co bardzo mi się podoba i coś, co jest totalnie nietypowe w tym pokoju, to właśnie ta donica. Zobaczcie, ta donica jest elementem takiej twarzy, jest po prostu przepiękna i do niej włożyłam aloes. Sama skomponowałam sobie tą doniczkę i ten aloes jest prawdziwy, więc teraz znowu będę musiała dbać o kwiaty. Tym razem się postaram. Po części Karola znajduje się tak samo ta lampka, ten świecznik i tutaj taki mały akcent, czyli klaps filmowy. Kolejna część to część fotelowa i tutaj Karol sobie odpoczywa. Tutaj znajduje się moja toaletka. Ta toaletka już była tutaj wcześniej. Ja ogólnie chciałam ją wymienić albo kupić nową, ale zaskoczyłam się i ta toaletka mi się bardzo spodobała. I ona jest fajna o tyle, że ona ma takie tutaj otwierane szufladki. Jeszcze się nie rozpakowałam, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak się już urządzimy, czyli co mam w szafie, jak trzymam kosmetyki, jakie kosmetyki mam i tak dalej, to zostawiajcie dużo łap w górę, a nagram dla Was taki osobny film, gdzie zrobię dla Was haul zakupowy i makijażowy właśnie z ubraniami i od razu zabiorę Was do mojej kosmetyczki i do mojej szafy.
Tutaj oczywiście nie mogło zabraknąć magnesów. Magnesy znajdują się tutaj na kaloryferze. W ogóle ten kaloryfer idealnie się tutaj składa, bo tutaj to lustro opiera się o ten kaloryfer. Jest taka komutka, ja mogę się tutaj też malować. Ten kaloryfer wygląda trochę jak taka specjalna część, która jest dołożona do ściany w formie ozdoby, a to jest tak naprawdę kaloryfer, na którym możemy sobie przyczepiać nasze magnesy. Jak wiecie, my z Karolem mamy taką tradycję, że jak jeździmy do nowego miejsca, to przywozimy sobie stamtąd wspólne magnesy. Dodatkowo znów kolejny kwiat i prawdziwy, kolejny prawdziwy kwiat. Teraz stwierdziłam, że będę bardziej dbała o kwiaty. Zawsze byłam zwolenniczką białych ścian i zawsze białe ściany bardziej mi się podobały, ale jednak ta szara ściana i w ogóle ten pokój wydaje mi się, że jest taki ciepły. Serio, tak ja się tutaj naprawdę bardzo dobrze czuję. Wydaje mi się, że też dobrym rozwiązaniem było kupno białej szafy, bo tak naprawdę przed tym widzieliście, że ten pokój był taki ponury, a wydaje mi się, że ta szafa w miarę rozjaśniła ten pokój i teraz ten pokój fajnie się komponuje z tym, że jest białe łóżko, biała szafa, jakieś białe elementy przy lampkach i tak dalej, więc ogólnie wygląda to fajnie. Tak jak mówiłam, jeszcze nie rozpakowaliśmy się w szafach, Karol tam też dodatkowo ma garderobę i zobaczcie. Tak wygląda szafa, na razie jeszcze w niej nic nie ma, ale już dzisiaj będę układać później sobie w niej ubrania, jakieś dodatki itd., itd. Jest ona bardzo fajna. Pan z Ikei, bardzo pana z Ikei pozdrawiam, bardzo miły, serdeczny, więc pozdrawiam. Co ja powiedziałam? Pan z Ikei pomógł mi tą szafę fajnie dobrać, więc pozdrawiam serdecznie, bardzo miły pan. I tutaj jest jedna szafa, tutaj są drugie wieszaczki. Tutaj położyłam sobie na razie książki, właśnie Modna Polka, którą wam polecałam na święta, jakieś inne też. W ogóle tą książkę uwielbiam, to nie jest książka, to jest taki zbiór myśli, ale uwielbiam, jest teraz druga część i muszę sobie kupić, jest nowe wydanie. W ogóle też znalazłam u mojego dziadka kiedyś zakopane pocałunki, to jest poezja miłosna. I ona jest w ogóle ubrudzona z kawy, popisana i tak dalej, ale ja lubię przechowywać takie starocie. Dlatego Karol często mówi, że PRK wyrzuć już te pierdoły, bo ja mam strasznie dużo pierdół, ja się przyznaję, jestem graciarą. Tutaj Karol sobie poukładał już swoje rzeczy, zobaczcie, ja już troszeczkę sobie wystawię okularów. Tutaj te brzydsze dam na koniec. Czemu dały się tak na koniec, te zielone? No bo też sobie ładniej wyglądają, to prawda. Tutaj mamy balkon, który jeszcze nie jest przeze mnie jakoś super zagospodarowany, ze względu na to, że ja na ten balkon chciałabym dać jakąś taką mini kanapę lub takie krzesło podwieszone, które mamy w ogrodzie. Na razie są tutaj tylko lampiony, żebyśmy mieli na przykład na wieczory, żeby sobie tutaj wychodzić, czy sobie się napić winka, albo sobie po prostu posiedzieć. I tutaj chciałabym wstawić taki fotel i tutaj też chmurka będzie mogła sobie wychodzić i będzie mogła sobie zażywać przynajmniej świeżego powietrza. Ale mimo wszystko i tak ten ogród jest ogromny, więc częściej pewnie będziemy siedzieć po prostu na zewnątrz w ogrodzie. Kolejnym elementem jest łazienka, ponieważ my mamy w pokoju łazienkę, co jest w ogóle super opcją, ponieważ zawsze z Karolem, jak gdzieś byliśmy w hotelach, to mówiliśmy, że Boże, ale super jest na przykład mieć właśnie obok pokoju zaraz łazienkę, a tutaj mamy ten komfort, że każda para, czyli każdy pokój, w sumie Marta jest sama w pokoju, ale mimo wszystko ma jeszcze lepiej, bo ma całą łazienkę i cały pokój dla siebie. Ma też również łazienkę, więc i ja mam łazienkę z Karolem, i Marta ma łazienkę, i Trąba z Marcią również mają w swoim pokoju łazienkę, więc są takie prywatne łazienki. Tak szczerze nie sądziłam, że aż tak dobrze mi się uda zagospodarować tą łazienkę, bo jestem z niej zadowolona i naprawdę bardzo fajnie się w niej czuję. Jest taka ciepła. No sami zobaczcie. Zobaczcie, tak wygląda łazienka. Pierwszym elementem tutaj przy oknie, przy firance jest kosz na pranie. W tamtej łazience mieliśmy też kosz na pranie. Może czasami się wam przewinęło przez jakieś filmy. Był to taki po prostu koszyk, taki plastikowy, taki niezaładny itd., do którego wrzucaliśmy sobie prania i zawsze on był przeładowany i wyglądał po prostu nieestetycznie. A teraz chciałam, żeby to wszystko wyglądało ładnie. Kupiłam taki koszyk, który jest po prostu zakrywany, już tutaj są brudy i za każdym razem, jak się idziemy kąpać, to możemy sobie tutaj wrzucać rzeczy i od razu będą one szły później do prania. Tutaj znajduje się mój kącik i Karola, czyli taka typowa umywalka, jakieś rzeczy do pielęgnacji, szczoteczki do zębów itd. Ja teraz strasznie chciałabym się starać, żeby nie robić takiego bałaganu prostego, którego widać na pierwszy rzut oka w łazience, ze względu na to, że nie chciałabym, żeby tutaj stało mnóstwo rzeczy, wiecie, mnóstwo kosmetyków, tylko jednak chciałabym je tutaj poukrywać właśnie w takich mini szafeczkach, tutaj koszyczkach, żeby to wszystko wyglądało estetycznie, ale jednak było pod ręką, bo ja te koszyki mogę, zobaczcie, tak od razu wyciągnąć i już wszystko tutaj mam. Tutaj przewiesiłam sobie ręczniczki, bardzo mi się to podoba, żeby jeden ręczniczek był Karola, drugi był mój. Tutaj jest też szafka. Ta szafka co prawda jest zepsuta, zobaczcie, bo właściciele jeszcze jej nie naprawili. Ona się strasznie się trudno wyciąga, ale tutaj wrzuciłam wszystkie jakieś graty, czyli na przykład kosmetyki, które używam rzadziej, jakieś papiery toaletowe, jakieś rzeczy do mycia tej łazienki itd., żebyśmy po prostu mieli to pod ręką, a żeby nie było to tak na widoku. Kolejnym fajnym elementem
potem jest fajny dozownik do mydła. Tutaj kupiłam sobie ten w TK Maxie. Jak byłyśmy właśnie wczoraj z Martą, to zakupiłyśmy sobie. To jest też fajna opcja, ze względu na to, że te mydełka kosztują około 14, czasami 19 zł. I to mydełko wygląda bardzo estetycznie i też w TK Maxie macie różne kolory, na przykład są mydła w kolorze fioletowym, jeżeli taki kolor bardziej pasowałby Wam do łazienki, w niebieskim, w czarnym itd., itd. Ja wybrałam właśnie taką, takie mydełko biało-złote. Ono ma też fajny skład, więc sprawdziłam i bardzo ładnie się komponuje tutaj z tą łazienką. Obok jest krem do rąk, a ja, jak wiecie, teraz używam bardzo dużo kremu do rąk, bo zawsze powtarzam, że uwielbiam kremy i kremy są po prostu u mnie numer jeden. Właśnie z Zary są te pojemniczki, patyczki do uszu, na waciki. Ta drewniana tacka również jest z Zary, a ten koszyczek nie pamiętam już dokładnie, gdzie kupiłam. Zastanawiam się albo w Homely, albo w Flying Tiger, ale on ma już naprawdę dobre chyba rok albo dwa lata. Ale coś, co najbardziej mi się podoba, coś, z czego jestem najbardziej dumna w tej łazience, to ten kącik. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda, przynajmniej mi się bardzo podoba. W ogóle tą półkę wynegocjowałam cenę, ponieważ ona jest tutaj ubrudzona, będę to zmywać zmywaczem. Ale doradźcie mi proszę, jak wiecie, ktoś, kto zajmuje się jakimś drewnem, to bardzo proszę, jeżeli wiecie, jak to zmyć, to dajcie mi znać, ponieważ próbowałam już taką szmatką i gąbką, ale nie schodzi na razie. Wydaje mi się, że to może być marker albo jakaś guma. Półka była dosyć tania, nie widać tego za bardzo, że ona jest tutaj brudna, bo ta ściana też jest taka, wiecie, brązowo-czarna, więc na pierwszy rzut oka nie widać. Kolejnym elementem jest kwiatek, znów żywy. Nie wiem, jak ich wszystkich dopiluję, ale będę się starała jak najbardziej. I tutaj postawiłam właśnie na białe storczyki. Uwielbiam storczyki, jak wiecie, one też były w poprzednim domu. Mieliśmy je przy naszych półkach nocnych. Tym razem dałam też jednego kwiata do łazienki, bo fajnie to się wszystko komponuje i nadaje takiego ciepła tej łazience. Dodatkowo dodałam zapaszki, żeby tutaj brzydko nie pachniało, tylko żeby zawsze było ładnie. I też jest świeca. Ten koszyczek jest z Homely. Tak szczerze wam powiem, że zawsze byłam przeciwniczką takich tapet, zawsze lubiłam mieć wszystko jednolite, białe itd., itd. Ale szczerze mogę wam powiedzieć, że teraz ta tapeta mi się podoba i nawet fajnie się komponuje w tej łazience, bo właśnie nadaje takiej fajnej kolorystyki, czyli właśnie mamy tą biel, beż, brązy i to się wszystko fajnie scala w jedną całość. I ostatnim elementem w naszym pokoju jest taki kosz, który kupiłam na pranie. Fajnie on wtapia się w ogóle tutaj w tą ścianę, bo mamy szare ściany i on też jest taki właśnie szary, ze złotymi dodatkami, bo tu pisze Store i Laundry. I on jest ogólnie przeznaczony do prania. Zobaczymy, jak go zagospodarujemy, ale wydaje mi się, że też będzie nam służył do pranka, że jak będziemy po prostu się przebrać w garderobie, a nie w łazience albo tutaj gdzieś, to po prostu będziemy też tutaj wrzucać te rzeczy. Najlepsze jest to, że za każdym razem, jak pościelę pościel, to Karol już tutaj siedzi. Przy ostatnim odcinku, jak nagrywaliśmy z Karolem, to ja tak sobie przygotowywałam to łóżko w hotelu, przygotowywałam, a Karol specjalnie tak mi szurał, więc za każdym razem, jak ładnie pościelę, to Karol mi rozwala. A tobie jak się chłopaczyna podoba? No jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Zadowolony jesteś? Jest git, no fajnie ogarnęłaś. Przynajmniej ja nie musiałem. Jeżeli wam podobał się taki odcinek, to zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem, klikając ten przycisk oczywiście na dole. Odwiedzajcie również mój Instagram i też Chmureczki Instagram, żeby być bardziej na bieżąco z naszego życia prywatnego. A ja się już z wami żegnam i do kolejnych filmów. Cześć!